meczu finałowego Pucharu Polski za Zotami. Pryce. Panić. No i mamy przełamanie. Zobaczymy, czy to zwiastuje nieco lepszy boiskowy czas dla ekipy gospodarzy. Pada trzecia bramka. Jej zdobywcą Marko Panić. Pada trzecia bramka. Pada Panić w pomocnym ataku Mateusza Kusa. Więc przez krótkie 11 sekund będą Kielczanie grali aż w podwójnym osłabieniu. Spójrzmy na powtórkę. Oszukany Jachleski, oszukany Mamicz. No i potem rzeczywiście dość, że się tak wyrażę, pomylę. No i wciąż pokazuje niesamowitą klasę. A propos klasy, Panić odpalił. Bardzo ładne trafienie Bośniaka. No myślę, że też troszkę śmielej będą sobie poczynali zawodnicy Azotów, kiedy widzą, że w bramce ostro łóżko do Panicia, ten do środkowej strefy, coś go ciągnęło na środkowy pas działań, trafił Marko Panić. No ale dobrze, że go tam ciągnęło, bo w tej chwili, kiedy popełniają Kielczanie błąd, nie mają czasu dokonać zmiany między obroną a atakiem. Julena Ginaga. To Łyżwa na środku rozegrania w ekipie Azotów. Na lewej połówce Ostrołuszko, na prawej Panić. Panić! No nie miał dzisiaj dobrego dnia Bośniak, ale kto wie, jak zakończy spotkanie. Mamy ostatni kwadrans i trafia Marko Panić. Najskuteczniejszy w tym sezonie zawodnik Azotów. Na środku defensywy Puławian, Ostrołuszko i Podsiadł. Ale troszkę za długo.